No dobra, ale to pogadajmy jeszcze o tym, po co pozywasz ludzi. Rozmawialiśmy. Ale zobaczcie, jakie tutaj on gada niepokojące rzeczy. Ja nie wiem, czy on tego nie przemyślał, czy nie skonsultował z nikim, ale to tobie przeraziło. Trochę przed podcastem, to porozmawiajmy na podcaście. Po co? Ja pozywam pewnych ludzi, którzy zagalopowali się z tym wszystkim, żeby doprowadzić do ich stanięcia przed sądem, zmarnowania ich czasu w jeszcze większej ilości, zmarnowania ich pieniędzy na wybudowanie swojego zaplecza prawnego, bo będę ich tam ciągał ile wlezie. Będzie tam masa moich pełnomocników. W kółko będzie chodzić tam i w kółko będzie to przeciągać. Zobaczcie. Gość chce pozywać ludzi, którzy dokuczają w internecie, nie po to, żeby była sprawiedliwość, żeby oczyścić swoje imię, tylko on ich pozywa, bo oni są, mają mniej pieniędzy od niego i on ich chce, żeby zmarnować ich czas, sam tak mówi, żeby ich ciągnąć po sądzie ile wlezie, czyli powiedział, że specjalnie to będzie przedłużał, żeby ciągnąć ile wlezie i żeby oni potracili pieniądze. A wiadomo, Budda ma miliony, a na przykład jakiś użytkownik wykopu zarabia kilka tysięcy, nie? To jest kurwa pojebane, co ten typ gada. Dla mnie jest to popierdolone. I żeby na sam koniec, jeżeli mają pieniądze, to musieli je wypłacić, a ja sobie je przeznaczę albo na to, na co będę chciał, albo na pieski. Ale to będą ich pieniądze przeznaczone na coś, na co normalnie by tych pieniędzy nie wydali. Czyli albo trafią do mojej kieszeni, albo na pieski. I jeżeli nie mają tych pieniędzy, to żeby odpowiedzialność za to brali, oddając komornikowi meblościanka. Choćby to miała być meblościanka. Oni poświęcili tyle czasu. Niesamowite. Jeżeli chłopie jesteś bez winy, to po prostu i masz jakiś komentarz wykopka, co ma 5 kurwa lajków, który ten komentarz zobaczyło, przypuśćmy, 100 osób, nie? To po prostu, jeżeli tak cię bolą te zarzuty, bo mogą cię w ogóle nie boleć i możesz z tym nie robić nic, ale jeżeli cię bolą te zarzuty, to po prostu weź ten zarzut i pokaż, ej, zobaczcie, oni piszą tak i tak, a było tak i tak. Koniec tematu, nie? Ja wiem, że bolą niektóre rzeczy, bo mnie też bolały wielokrotnie. Ale kurde, dziwny robi. Ja nie wiem, czy on jest świadomy. Jeżeli oskarżysz kogoś o zniesławienie, to ta osoba, bo ty mówisz, że będziesz jej marnował czas, że będą rozprawy i będą przeciągane te rozprawy. Ta osoba nie musi się stawiać. Ona nie ma obowiązku stawiania się na każdą rozprawę. Ja na przykład nie muszę jeździć na rozprawy z Marcinem. Ale chcę, bo zawsze są tam ciekawe informacje. I gdzie ja bym miał okazję przesłuchania pod przysięgą na przykład chłopaków, nie? Z federacji. Więc uważam, że tutaj Marcin dał mi no naprawdę oręż, którego w życiu bym nie wymyśliłbym takiego oręża, jaki wręczył mi Marcin. Żeby pisać, zagalopowywać się, pomawiać i tak dalej? A ja poświęcę tyle samo czasu, co ja poświęcę tyle samo pieniędzy, co oni czasu, żeby ich dojeżdżać na swój sposób. Ja nie będę tracił czasu na pisanie z nimi, dyskutowanie z terrorystami i tak dalej. Ja pójdę do prawnika, znaczy tak to działa na chwilę obecną. Teraz nazywanie hejterów terrorystami dziwne. Witam, tak? Proszę pana, tu jest walizeczka, tu jest taki pan, taki pan, taki pan, taki pan. No i nie. To jest ważne. Jak on chce namierzać tych wykopków? Czy się jakoś dogadał z właścicielem i jakoś będą IP albo po numerze płyty głównej? Nie wiem. Ciekawy jestem, jak on chce to rozwiązać. Bo on, co ważne, twierdzi, że on zarobi więcej z tych pozwów, niż zarobił na loteriach. Ciekawy jestem, nie? Jak on to obliczył. Pan od dziś robi tylko to. To będzie długa przeprawa, to zdajesz sobie sprawę? No, wiesz, ja mam czas. Poczekam. Najbardziej chodzi mi o to, żeby te osoby traciły swój czas, musiały brać wolne w pracy, musiały jeździć, musiały słuchać, musiały się stresować. Ja po prostu, tak jak oni, swój czas... Kurde, bo ktoś napisał komentarz w internecie, to... Nie wiem, to jest dziwne, że on aż tak bardzo bierze do siebie. Bo tak jak pokazywał w tym odcinku, no to te komentarze, tam jest 5 łapek,
To wiecie, nie jest problem, żebym ja wszedł na wykop i nawet pod tym zdjęciem brzydkim, nie? Brzydkim, że Wardęga poobijany. Pewnie jest już z 20 tych łapek w górę. To ja mam pozywać, że o, brzydkie zdjęcie wrzuciłeś. Albo ktoś napisał, pieski przez ciebie głodowały. Też mi było smutno, no ale nikogo nie pozywałem. Po prostu na koniec pokazałem faktury. I tyle. Benz. Teraz poświęcili na znęcanie się nade mną, to ja poświęcę swoje pieniądze na znęcanie się nad nimi. Widzicie, on wprost mówi, że to będzie znęcanie się nad ludźmi. Natomiast oni napisali sobie jakiś komentarz, nie? On to odbiera, że się znęcali nad nim. Działając, ja rozumiem Buddę, bo on przez wiele lat w internecie no nie miał kompletnie ani jednego złego komentarza. I teraz dla niego jest szok, kiedy są te złe komentarze. Natomiast jeżeli dochodzisz do pewnego pułapu popularności, to będą osoby, które nawet dla zasady będą cię krytykować. I trzeba się z tym pogodzić w sieci. Wiecie, na przykład mnie ściga cała ta gwardia Czarny Kurczak. Co, ja mam ich wyłapywać i pozywać? No nie. A to oni go mogą obrażać i krytykować, a on nie może, jo? Też może ich obrażać i krytykować. Nie kumam tego komentarza. Natomiast, żebyś był świadomy, widzu. Budda, powodzianie. Wracam. Zobacz, jakie on komentarze tutaj pokazuje, nie? Że łoboże, łoboże. Zobacz, tu jest komentarz. Tyle nakradł z loterii, a dla powodzia nic nie rzucił. Ja na przykład ten komentarz widzę nakradł, czyli ktoś tak wiesz, z przekąsem gada, a nakradł. Chodzi bardziej, że zarobił. A dla powodzia nic nie rzucił. No i Budda rzucił, a on chce za ten komentarz pozywać. To nawet nie jest oskarżenie, że nakradł, no bo jak miałby z loterii nakradł? Wiadomo, że nie nakradł, tylko ludzie dobrowolnie wpłacali. Jakie tutaj są jeszcze komentarze? Mam do czynienia w internecie czasem, a właściwie to rzekłbym, ja potrzebuję już nowych hejterów, bo starzy to zostali moimi fanami. 17.09, 16 godzina, tyle nakradł z loterii, a dla powodzian nic nie rzucił. No i spoko, wtedy byłem rzeczywiście w Albanii, ale przyjechałem. No nawet prawdziwy to był komentarz, był pisany wtedy, kiedy faktycznie nic nie rzucił, nie? Miałem już następnego dnia i poinformowałem, że pomagać oczywiście. No i wtedy już tego komentarza nie napisał, tylko napisał go wcześniej, no nie zakrzywiajmy czasu. Iście będziemy, no i nie trzeba było długo czekać, bo o 19.53, no... No i zobaczcie, no to lecimy z tematem pomocy pod publikę, panowie. No taka opinia tego gościa, no ma kurwa prawo do własnej opinii. Zobacz, ja mam zbiórkę, nie? Zebraliśmy 426 tysięcy. Część osób powie fajnie, a część osób powie o, Wardęga o tym pierdoli, bo dla wizerunku, bo chce sobie wizerunek poprawić, nie? I ja mogę albo się spłakać i pozywać, albo powiedzieć okej, okay, możecie sobie tak myśleć, nie? I robić dalej swoje. Budda uważam, no, że powinien odrobinę wyluzować, tak się zastanowić, że to są komentarze i się z tym pogodzić, bo one będą... są nierozłączną częścią branży influencerów. No i pięknie, że miał kilka lat bez w ogóle komentarzy negatywnych. Pozazdrościć. Natomiast teraz przyszły czasy, że już jest na tyle duży, że będą te komentarze. I nieważne co zrobił, to i tak będzie miał takie komentarze. Współczuję, nie? Bo on musi naprawdę przeżywać katusze wewnętrzne. Oczywiście się do nich nie przyzna, ale to widać po nim. Jak on o tym mówi, nie? Z jaką wręcz nienawiścią do tych ludzi. Że jak oni śmieli napisać komentarz. O tyle w pod